Ten błąd podczas podgrzewania parówek popełnia wiele osób. Jeden szczegół sprawia, że stają się groźne dla zdrowia. Parówki przygotowane w ten sposób są szkodliwe. Szkoda, że producent nie informuje o tym na opakowaniu. Jeśli często jesz parówki lub podajesz je swoim dzieciom, słuchaj uważnie. Zwykle, gdy chcemy je zjeść, podgrzewamy je najczęściej w wodzie, choć czynność wydaje się prosta. To jeden szczegół jest niezwykle ważny. Temperatura wody nie powinna przekroczyć 130 stopni Celsjusza, najlepiej gdyby w ogóle nie doprowadzać jej do wrzenia. Parówki są wykonane z mięsa kategorii MOM, czyli mechanicznie oddzielonego od kości, jednak nie są wykonane w 100% z mięsa w ich składzie znajdziemy również sól azotany i azotyny. To właśnie te składniki są powodem, dla którego nie wolno za mocno podgrzewać parówek. Wysoka temperatura sprawia, że zaczynają wytwarzać związki rakotwórcze, takie jak nitrozoaminy. Potencjalne czynniki rakotwórcze zawarte w produktach mięsnych obejmują składniki naturalnie w nim występujące, ale również powstające przy obróbce cieplnej. Należą do nich żelazo, azotany i azotyny. Aminy heterocykliczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Parówek również lepiej nie smażyć i piec. Podczas takiej obróbki temperatura również jest za wysoka. Jeśli parówka zaczyna pękać, to znak, że substancje w jej składnikach zaczęły pracować. Właśnie takich kiełbasek nie powinniśmy serwować swojej rodzinie. Parówki najlepiej podgrzewać w wodzie o temperaturze 70 stopni. Jeśli robimy to w mikrofalówce, wystarczy im mniej niż 30 sekund. Z tej różowej masy powstają parówki. Pracownik fabryki zdradził, jak wygląda ich produkcja. Jeśli je kupujesz, powinieneś obejrzeć ten film do końca. Na początku mięso trafia do fabryki. Są to zwykle resztki, które zostały po innych wyrobach, takie jak tkanki łączne, chrząstki i ścięgna. Dodatkowo mięso oddzielane mechanicznie od kości, które w branży jest określane jako MOM, musi być odpowiednio tłuste, by zapewnić odpowiednią konsystencję parówek. Mięso jest wrzucane do wielkich maszyn mielących. Powstaje z niego jednolita różowa masa. Tak przygotowany glut wrzucany jest kolejnego mieszalnika, dodawane są spore ilości przypraw, chemiczne substancje konserwujące i emulgatory, następnie dodaje się wodę i tłuszcz. Często do tworzenia parówek jest wykorzystywana folia spożywcza, w którą nabijane jest mięso. Maszyna formuje kształt kiełbasek tak przygotowane parówki są poddawane obróbce termicznej. Mięso mechanicznie oddzielone od kości jest częstym składnikiem tego produktu. Zaleca się jednak, żeby nie spożywały go dzieci i osoby starsze. W składzie znajdującym się na opakowaniu produktu często możemy znaleźć go pod nazwą skórki. Inne składniki również są niepokojące. Parówki zawierają ogromne ilości soli, która ma poprawiać ich smak. Dodatkowo sól pekulująca nie powinna być poddawana wysokim temperaturom. Jeśli wrzucimy takie parówki do wody o temperaturze wyższej niż 100 stopni, wytworzy ona związki rakotwórcze. Dlatego przygotowanie ich jest niezwykle ważnym czynnikiem. Parówek nie wolno gotować oraz piec. Produkt ten jest gotowy do spożycia. Substancje konserwujące w nim zawarte zostały tak dobrane, żeby parówka wymagała niskiej temperatury do przygotowania. Jeśli parówka znajduje się w plastikowej osłonce, zdejmij ją przed podgrzewaniem. Poprawiacze i wypełniacze, które są dodawane przez producentów, mają mroczny sekret. Ich działanie konsumenci odczuwają przez pracę jelit. Mogą powodować problemy z trawieniem. Jakie parówki są najlepsze? W sklepie szukaj prostych składów. Unikaj konserwantu, który na opakowaniu znajdziesz pod nazwą azotyn sodu. Co trzeci Polak przynajmniej raz w tygodniu je parówkę. Rynek parówek szacuje się na ponad 10 tysięcy ton miesięcznie, co wartościowo daje ponad 3 miliardy złotych rocznie. Jeśli kupujesz parówki, to wybieraj mądrze, czytaj składy i pamiętaj z jakich produktów są wykonane. A ty jakie parówki najczęściej kupujesz? Podziel się w komentarzu, co myślisz o ich jedzeniu, a jeśli je kupujesz, to ile płacisz za paczkę. W internecie krąży informacja, że dobra paczka parówek nie powinna kosztować mniej niż 6 zł. Zgadzasz się z tą teorią? Słaby skład pączków z supermarketów. Zjadamy spulchniacze, zagęszczacze i poprawiacze smaku. Poszliśmy do Lidla i Biedronki, by sprawdzić, co kryje się w składzie ich najtańszych pączków. Wchodząc do supermarketów, z pewnością nie da się przeoczyć palet i stoisk z wyrobami na tłusty czwartek. Znajdziemy całą gamę pączków w szerokim zakresie cenowym. Dziś jednak przyjrzymy się temu najpopularniejszemu wyborowi. Ponieważ najtańszych wypieków jest najwięcej. Większość słodkości proponowanych w ten dzień przez sieciówki nie przekraczają ceny czterech złotych. Te najtańsze są bliżej złotówki. Co w sobie kryją? Według danych HR w tłusty czwartek statystyczny Polak spożywa po 2,5 pączka, co w skali całego kraju da imponującą górę 100 milionów pączków. Kusząco niskie ceny powinny być dla was czerwoną flagą. Najtańszego pączka można kupić za nieco ponad złotówkę. Co dostajemy za tą cenę? Zacznijmy od tego, że najtańsze pączki nie są świeże. Produkowane są z wcześniej mrożonego ciasta. To bardzo prawdopodobne, że leżakowało ono nawet kilka miesięcy. Choć wiele osób sięga po najtańsze pączki, to prawie nikt nie przygląda się pudełkom. To właśnie na nich możemy znaleźć ich dokładny skład. Co się w nim kryje? Tłuszcz palmowy, i to zarówno w glazurze, jak i pączku, utwardzone tłuszcze roślinne, margaryna zamiast masła. Masa jajowa albo jajka w proszku zamiast jajek, syrop glukozwy i, i glukozowo-fruktozwy, czyli najgorsze z możliwych substancje słodzące, masa barwników dodawanych do nadzienia, by bardziej przypominało tradycyjną konfiturę, konserwanty, stabilizatory i substancje spulchniające. Większość z tych składników nie jest potrzebnych do przygotowania pączka, to sztuczne wypełniacze, które podbijają kaloryczność, a przy tym negatywnie wpływają na organizm i układ trawienny. Okazuje się, że przedawkowanie niektórych konserwantów może prowadzić do poważnych zaburzeń, takich jak zaparcia czy biegunka. Wymieniony na niektórych opakowaniach błękit brylantowy może wywołać nasilenie astmy, pokrzywkę i katarsieny. Zanim skusisz się na pączka z powodu jego ceny, lepiej poświęć chwilę i spójrz na jego skład. Może się okazać, że warto dołożyć parę złotych. Na co zwracać uwagę, gdy kupujemy pączka? Po pierwsze, kolor. Za ciemny może oznaczać, że jest za mocno usmażony. Zapach również powinien zwrócić naszą uwagę, ponieważ pączek pachnie tłuszczem, w którym był smażony. Stary olej od razu wyczujesz. Elastyczność pączka. To łatwy test na jego świeżość. Stary pączek będzie lekko wysuszony i po lekkim wduszeniu nie będzie wracać do poprzedniego kształtu. Gdzie kupiłeś pączki na tłusty czwartek? Ile zapłaciłeś za jedną sztukę?